No i dobra, jest wtorek. Co by tu dziś porobić? No co, trzeba powiązać zbrojenie na wieńce w większej ilości. A przy okazji jeszcze parę innych rzeczy. Tu sobie schnie wszystko i robię taki numer. Kupiłem takie coś. Takie coś kupiłem na złomie i będę z tego robił rusztowanie do murowania. W sensie tutaj wiercę dziurkę, przykręcam do ściany, tutaj kładę blat i mam gotowe rusztowanie robocze. Tu mam już wszystko przygotowane, ponawiercane, zapiankowane, żeby mi woda się do środka nie wlewała, żeby to nie rdzewiało. I zobaczymy, jak się to będzie spisywać. Tu jeszcze trochę drutu też kupione na złomie, po 2 złote za kilo. A tam zostały takie ścinki z tych trójkątów. Dobra, to biorę się za wiązanie. Takie oto skarby na skupie złomu. Po 2 złote za kilo. Przydadzą się. Siemanko, przygotówki do wieńców. Co tu zrobię? Mam takie zestawy z Allegro na 24 cm. Szpileczki, one były dwumetrowe od pana Krzysztofa, oczywiście pocięte na 40 cm, bo będę jeszcze dokładał tamte wzmocnienia od zewnątrz, śrubki, nakrętki. No i montuję sobie takie gotowe zestawy, żeby już było gotowe do skręcenia. Także lecimy. Pogoda trochę barowa, ale do baru daleko. Jedyne co można robić, pieski mi dzisiaj pomagają. Hades, chodź. Hades, chodź, będziemy wymieniać druty. Jedyne co można robić, no to zbrojenie. Do dachu jeszcze trochę. Jak będzie dach, no to będzie można sobie robić w środku. Dobra, lecimy z tym kurde koksem. Jak od elektryki, ten Piro, czy jak się to tam nazywa, skonsultowane z projektantem, bo się okazało, że muszę mieć projekt, żeby się podpiąć do wodociągów. Rura ta PE32 ma wystarczyć. Drut trzeba wziąć,
Troszkę się rozpędziłem z robotą, nic nie nagrywałem, a tu już druty wystawione, tu już powiązane, trzy rogi powiązane, został ostatni, rusztowanko się spisuje, tu jeszcze tak pozapierałem dla bezpieczeństwa, ale jest ok. Zostało związać tamten narożnik i szalunki. Tutaj też już zasypane, była wypuszczona w tym miejscu. Licznik na wodę będzie na zewnątrz, w takiej tej studzience, bo nie chcę mieć licznika w środku. A tutaj będą filtry, takie potrójne filtry na wodę do filtrowania tego, co tam z wodociągu wyjdzie. Tu kanalizacja gotowa, powypuszczane. Tu zostaje rozłożyć folię, siatkę i wylać tego chudziaka. Będzie lane wszystko za jednym podejściem. Wieniec i chudziak. Dobra, idę kończyć ten narożnik. No i na dzisiaj chyba tyle.